Assalamu alaikum. Muhir, od arabskiego muhr, pieczęć, to specyficzne dla kultury polskich i litewskich Tatarów plansze albo tkaniny przedstawiające treści religijne związane z islamem i przeznaczone do wieszania w meczetach lub domach. Mają one także charakter talizmanów chroniących wiernych zgromadzonych w budynku. Przypuszcza się, że zwyczaj tworzenia muhirów rozwinął się wśród Tatarów litewskich w pierwszej połowie XIX wieku, jednak wśród zachowanych muhirów ze znaną datą powstania najstarsze są z połowy tegoż stulecia. Muhiry zawsze zawierają treść religijną, ale w różnej postaci. Może ona sprowadzać się do samej inskrypcji, najczęściej będącej fragmentem Koranu, często jest to basmala, albo hadisów, szahadą, jednym z imion Allaha lub inwokacją do Boga, ewentualnie Mahometa, ale może być ograniczona tylko do samego obrazu, przeważnie wyobrażającego meczet przedstawiony symbolicznie, na przykład jako kopuła, albo realistycznie. W takim przypadku są to zwykle ilustracje konkretnych świątyń, bądź z obszaru zamieszkiwanego przez Tatarów litewskich, bądź głównych meczetów islamu. Bardzo często muhiry zawierają zarówno inskrypcje, jak i ilustrację w różnych proporcjach. W efekcie badacze wydzielają dwa typy muhirów. Inskrypcyjne, gdzie jedynym lub głównym elementem są napisy, i przedstawieniowe, tam jedynym lub głównym elementem jest ilustracja. Wyodrębniany jest jeszcze trzeci typ, tak zwane muhiry pieczęciowe, gdzie główne elementy stanowią rozety, koła, wielokąty, w które mogą być wpisane modlitwy lub symbole o znaczeniu magicznym. Część z tych figur interpretuje się jako zgeometryzowane wyobrażenia ciał kosmicznych. Ten typ jest najrzadszy. Niezależnie od podstawowego typu, muhiry często zawierają dodatkowe ornamentacje, np. roślinne, i prawie zawsze przed powieszeniem na ścianę są ujmowane w ramę, a ich lico zabezpieczane jest taflą szkła. Inskrypcje muhirów co do zasady są kaligrafowane i pisane w języku arabskim, czasem z dodaniem tłumaczenia lub komentarza w innym języku – polskim, białoruskim albo tureckim, przy czym napisy w tych językach mogą być zapisywane alfabetem arabskim. Muhiry wykonywano na różnych materiałach i różnymi technikami. Częste są muhiry papierowe, kartonowe i szklane, a także haftowane. Spotyka się jednak muhiry na podkładzie drewnianym, rzeźbione w drewnie, ryte na metalowej płycie lub tkane. Jeśli inskrypcje i wizerunki są malowane, to przeważnie farbami wodnymi, gwaszem, farbami akwarelowymi, tuszem albo atramentem. W XX i XXI wieku stosuje się też kredki i flamastry. Muhiry mogą być także w postaci rysunków. Autorami są zazwyczaj osoby niebędące profesjonalnymi artystami. Wśród muhirów o znanej atrybucji około połowy jest dziełem kobiet. Liczne muhiry są w meczetach w Bochonikach, w Kruszynianach, w Sorok Tatarach na Litwie, ponadto mają je w swoich kolekcjach Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Ziemi Sokulskiej, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Białymstoku. Wybrane motywy z muhirów były kopiowane na nagrobkach tatarskich.